Pokój Wam wszystkim, bracia i siostry. Słów kilka o Duchu Świętym. Taki temat naszych rozważań. Nie wiem, czy w kilku słowach się zmieszczę, ale tak zatytułowałem. Skupimy się na temacie natury i istoty Ducha Świętego, czyli na Jego boskości i osobowości. Jak to wygląda, jak ten temat wygląda. Oprzemy się na, w sumie na trzech takich źródłach. Epifaniczny tom 15, Chrystus, Duch Przymierza, brata Johnsona. Paluzyjny tom 4, Pojednanie między Bogiem i Człowiekiem, brata Russella. Piąty, tak. I jeden Bóg i jeden Pan, Arkadiusza Wiśniewskiego. Mamy tą książkę pewnie w większości przypadków, to ona uwzględnia to, co było i w pierwszej pozycji, i w drugiej, no i wnosi dodatkowo jeszcze trochę informacji. Także te trzy pozycje posłużyły mi, kiedy opracowywałem ten temat. W czasie tych naszych wspólnych rozważań będziemy się posługiwać takimi pojęciami jak ruach w hebrajskim, tchnienie, powietrze, wiatr, oddech. Jak ruach ha-kadesz, czyli Duch Święty, hebrajskie bat-kol, czyli Duch Boży, a też głos Boży tak naprawdę, głos Boży. Dziękuję. Hebrajskie ruach yod-ha-mu-ha, czyli Duch Jahwe, Jehowy, i greckie noun kyrio, umysł pański, to z Nowego Testamentu już, i takie słowo znane nam już, zasłyszane i pamiętane, pneuma greckie, które oznacza to samo, co hebrajskie ruach, oznacza podmuch, powietrze, wiatr, powietrze, dech, tchnienie i tak dalej. Czyli ma to słowo wiele znaczeń. Zwolennicy osobowości Ducha Świętego, kiedy z nami debatują, to przywołują taką definicję osobowości, czyli wyjaśniają nam, kogo rozumieją przez osobę, że jest to istota myśląca, inteligentna, posiadająca rozum i refleksję, która jest świadoma tego, że jest osobą. Świadoma tego, że jest osobą. I następnie w oparciu o to, o tę definicję, wyprowadzają wniosek, że jeżeli dowiedziemy, że Duch Święty takie właśnie cechy posiada, to udowodnimy, że jest osobą. No, odniesiemy się do tego poglądu w trakcie naszych rozważań, ale chciałbym jeszcze powiedzieć, jaką definicję na potrzeby tego tematu i nie tylko na potrzeby tego tematu przyjmujemy, a przynajmniej ja przyjmuję, a definicja obejmuje kilka znaczeń, w sumie cztery znaczenia tego słowa, tego określenia Duch Święty. Po pierwsze, jest to moc i wpływ Boga działające inteligentnie oraz osobowo. Moc i wpływ Boga. Drugie znaczenie to jest usposobienie Boga w Nim samym, rozumiane jako całość, czasem od całej osobowości Boga jest mowa, a czasem w Jego składnikach, czyli albo o umyśle Boga, albo uczuciach, albo o woli, rozumianej jako pragnienia i jako moc sprawczą, czyli i pragnienia, i ta siła, która pozwala pragnienia realizować. Jeżeli chodzi o umysł, to chodzi o zdolności intelektualne i o treści tych myśli. To wszystko, co w umyśle Boga się dzieje, to właśnie usposobienie Boga jest drugim znaczeniem słowa Duch Święty, zwrotu Duch Święty. Trzecie znaczenie jest to usposobienie Boga we wszystkich duchowych istotach, które stworzył. No to jest również święte usposobienie. W takie usposobienie, czyli w taki umysł, w takie uczucia i w taką wolę wyposażył swoje duchowe stworzenia. Mam na myśli właśnie aniołów w różnych rangach, w jakich występują. No, czyli i umysł, i wola, i uczucia to głównie moralne, religijne, to jest to,
co jest objęte terminem Duch Święty, ale właśnie w tych istotach duchowych. No i czwarte znaczenie, które już bardziej nas dotyczy, to jest usposobienie Boga w wierzących. Czytamy niejednokrotnie w Nowym Testamencie głównie, że ci, którzy uwierzyli w Boga, poświęcili się Bogu na służbę, mają nowy umysł, nową wolę, nowe uczucia. No i to właśnie czasem występuje w Nowym Testamencie w całości objęte, czyli cała osobowość jakby, ale czasem jest mowa o miłości, o cierpliwości, o sprawiedliwości, czyli cała osobowość Boga w nas, Duch Święty w nas, usposobienie Boga w Jego dzieciach. I w tych znaczeniach będziemy używać tego zwrotu, kiedy będziemy interpretować niektóre wersety Pisma Świętego, na które często nasi bracia trynitarianie czy trynitarze się powołują jako na mocne argumenty osobowości i boskości Ducha Świętego. Nim przejdziemy do tych właśnie fragmentów, chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na pewną ważną sprawę, to znaczy na to, jakie poglądy w tej sprawie mieli Żydzi w czasie powstawania Nowego Testamentu i pisarze żydowscy czy hebrajscy, i jakie były też poglądy Hebrajczyków z całego Starego Testamentu, które mamy w Piśmie Świętym bardzo bogato przedstawione. Czyli będziemy się starali zwrócić uwagę na to, co ta, jakbyśmy powiedzieli, na te okoliczności, w których powstawały księgi, w których powstawały poszczególne wypowiedzi, czy apostołów, czy wcześniej proroków, bo one niewątpliwie były związane z poglądami, jakie w tym czasie funkcjonowały. No powiem tak. W Dziejach Apostolskich, na które się powołują niektórzy, 13 rozdział, werset 2 czytamy: rzekł im Duch Święty, odłączcie mi Barabasza i Saula do tej sprawy, do której ich powołał. Duch Święty mówi i powołuje kogoś do jakiejś działalności. 10 rozdział tych Dziejów Apostolskich, rozdział 19 do 20, ale szczególnie fragment: rzekł mu Duch, oto cię trzej mężowie szukają, przeto wstawszy stąd, a idź z nimi, nie wątpiąc, bom ja je posłał. Duch mówi i Duch posyła. No, wydaje się jakby oczywista sprawa. Osoba, bo mówi, posyła, i co robi? I powołuje. No i właśnie temu się teraz przyjrzymy. Jak to rozumieć i w jaki sposób interpretować te fragmenty. Jedno jest pewne, że kiedy czytamy i Stary Testament, i Nowy Testament, to widzimy, że to środowisko, tak jak wspomniałem, miało wpływ na kształtowanie się tekstów i poglądów zarówno proroków, jak i apostołów. W związku z tym chciałbym też wspomnieć o tym, że Żydzi posługiwali się trzema takimi pojęciami w podobnym znaczeniu. Jeden to było Szechina, przez które Bóg się komunikował z ludźmi. Drugie to był głos Boży, Bat Kol. I trzecie to był Duch Święty. No, czytamy w Biblii i nie tylko, że jak skończyło się oddziaływanie, jakby taka bliska relacja z narodem izraelskim, i przez to przez Ducha Świętego zaczął przemawiać przez tego Bat Kol, czyli głos Boży. I za chwilę do tego jeszcze wrócimy, bo jest trochę przykładów z tej literatury rabinicznej, z których to możemy właśnie
możemy wyczytać. Ale chciałbym jeszcze jedną rzecz przypomnieć, że Izraelici, Żydzi uważali, że Bóg mieszka daleko. Jest daleko, w swoich światach, a jednocześnie jest blisko człowieka. Jak to się dzieje? Bóg poprzez pewne narzędzia staje się blisko człowieka, czyli przez tę Szechina, przez głos swój, przez Ducha Świętego staje się blisko człowieka. To są narzędzia kontaktu człowieka z Bogiem. I czytamy w tej literatury rabinicznej czy rabinistycznej, czytamy tam taki zwrot z jednej Haggady, tak? Czyli opowieści takiej rabinistycznej, religijnej. I tam czytamy takie słowa. Kiedy człowiek wpada w tarapaty, cóż rzecze Szechina? Mówi ona, Szechina mówi ona, czyli jakby osoba, mówi ona, głowa mi zaciążyła, ręce mi opadły. I komentarz tego rabina, jeśli święty jedyny, niech będzie błogosławiony, tak cierpi, gdy rozlewana jest krew grzesznika, o ileż bardziej cierpi, gdy przelewają krew sprawiedliwego. Więc wymieniona tu Szechina, czyli forma kontaktu z Bogiem, przez Żydów nie była absolutnie traktowana jako osoba, tylko jako forma kontaktu człowieka z Bogiem. Ale ona mówi i to jest ona, czyli wydawałoby się, że osoba. Żydzi wcale tak nie uważali, bo nie było w tym czasie nawet pomysłu na osobową formę takiego kontaktu. W Dziejach Apostolskich, które przed chwilą cytowałem, czytaliśmy, to jest podobna konstrukcja, czytaliśmy, rzekł mu Duch, czyli Duch mówi, oto szukają cię trzej mężowie, wstań przed to zejść i udaj się z nimi bez wahania, bo ja ich posłałem. Apostoł, który wychował się wśród Żydów i w tych poglądach, w tych szkołach, które kończył, spotykał się z tym samym określeniem, jakie Żydzi używali i nie traktując tego jako osobę, tylko jako formę kontaktu człowieka z Bogiem. No w tym wersecie akurat z Dziejów Apostolskich występuje i w znaczeniu takim, no głównie w znaczeniu tego kontaktu takiej formy spotkania. I dla Żydów ta konstrukcja nie była czymś zadziwiającym. Żydzi w tym czasie nie mieli pojęcia na temat Trójcy, bo jeszcze ho-ho, nim o Duchu Świętym jako o sobie mówiono, traktowali to jako formę kontaktu. Inny przykład, taki drastyczny bym powiedział, opowiadano na przykład, że po zburzeniu świątyni cesarz Wespazjan wysłał 3 statki młodych Żydów i Żydówek do domu knierządu w Rzymie. To jest z literatury rabinicznej. Jednakże podczas podróży wszyscy oni rzucili się w odmęty, woleli bowiem utopić się, niż przyjąć tak haniebny los. Opowieść kończy się stwierdzeniem, że na ten okrutny widok Duch Święty zapłakał i rzekł, nad nimi płacze. Czyli pisarz żydowski z tamtego okresu, a nawet wcześniejszego troszkę okresu niż pisarze Nowego Testamentu, używa pojęcia Duch Święty w znaczeniu, no nie tyle może w znaczeniu, tylko ten Duch mówi, płacze i no, lamentuje nad tym, co się wydarzyło. W sensie takim, że no, jest to poruszające dla nas i poruszające było również dla Boga, że oni potrafili w ten sposób zadziałać. A co się poruszyło w Bogu w tym momencie? No jego usposobienie, jego osobowość odebrała to jako coś z jednej strony strasznego, a z drugiej strony podobało się Bogu, że oni potrafili w ten sposób postąpić. Takich przykładów w literaturze rabinicznej i w literaturze i w Starym Testamencie jest mnóstwo. I chciałbym powiedzieć, że jak przeanalizujemy
tę literaturę, to zauważymy, że Duch Święty może według tej literatury wypowiadać się w pierwszej osobie, że jest często utożsamiony z Bogiem JHWH, że jest czasem odróżniany od JHWH, czyli jest traktowany jako manifestacja, jako sposób działania przez Boga. Bóg ogłasza, woła, płacze, mówi, odpowiada na zadawane mu pytania, dyktuje natchnione księgi, bo tak mamy w Starym Testamencie, uzdalnia i oświeca proroków i innych ludzi, czyli pozwala zrozumieć pewne sprawy. Ciekawe jest to, że kiedy przyjrzymy się liście cech osobowych, które wymieniają zwolennicy Ducha Świętego jako osoby, wymieniają oni dokładnie te same cechy tego Ducha. Czyli podobna lista. Lista na dowód boskości Ducha Świętego i na dowód osobowości. Czyli Ducha Świętego jako części tej, no, jednej z trzech osób Bożych. Jednej z trzech osób z Trójcy. Ale pomimo tych podobieństw, to wypada jednak stwierdzić, że ani pisarze hebrajscy z tamtych wcześniejszych okresów niż Nowy Testament, ani pisarze Nowego Testamentu, którzy czerpali pełną garścią z tego, co mieli wokół i z tego, co przekazywane im było, nigdy nie nadają znaczenia temu słowu Duch Święty, jakby nie uznają jako osoby i jako tym bardziej boskiej osoby, bo takie pojęcia w ogóle wtedy w ogóle nie funkcjonowały. Nie były, no, nikt tak w ten sposób nie myślał i nie podchodził do sprawy. W związku z tym, dlaczego miałoby być inaczej z apostołami piszącymi Nowy Testament? Oni byli w tej samej kulturze, w tych samych wierzeniach, w tych samych poglądach. No i jak to wygląda, jeżeli chodzi o Stary Testament, jak to było pisane tam. Druga Samuelowa 23:2 czytamy według Biblii Warszawskiej: Duch Pana przemawia przeze mnie, a słowo Jego jest na języku moim. U Nehemiasza: nadto Ducha Twojego dobrego dałeś im, aby ich uczył, i manny z Twojej nie odjąłeś od ust ich, i wodę dałeś im w pragnieniu ich. Jednym ciągiem wymienia autor mannę, wodę i ducha. I nie sądzę, żeby to były troszkę inne jakieś pojęcia i żeby tu wśród tych trzech nagle się pojawiła osoba, bo nie jest to osoba, tylko właśnie boskie usposobienie, które Bóg dał swojemu ludowi. W księdze Ioba 33:4 czytamy: Duch Boży stworzył mnie, a tchnienie wszechmocnego ożywiło mnie. I inny przykład, to z Biblii Warszawskiej. Inny przykład, Psalm 106, werset 33. Bo rozgoryczyli ducha jego i wypowiedział nierozważne słowa ustami swymi. Rozgoryczyli ducha, ale czyjegoś ducha, tak? Rozgoryczyli ducha jego, czyli jego osobowość, jego serce rozgoryczone było, że ktoś tak albo inaczej postąpił. Tam cała ta historia jest opisana w tym psalmie 106. No, w 139 psalmie, werset 7, mamy jeszcze bardziej poważną sprawę, na poważniejszą sprawę, bo mamy tak: dokąd ujdę przed duchem Twoim? Dokąd przed obliczem Twoim ucieknę? Biblia Warszawska. Czyli Duch Święty ściga. No, stąd też niektórzy tłumaczą, no to musi to być osoba. Ale może to być i jest boskie usposobienie, które ściga nas i my o tym coś wiemy, że wiemy, jak powinno być,
A nie zawsze nam to wychodzi i staramy się właśnie, no staramy się jakby schować z tym wszystkim, no, no przykro jest nam. Czyli Bóg nas, czyli to nasze Boże usposobienie w nas ściga nas za to, co robimy, a czego nie robimy. Nie miałem komentować tam każdego szczegółowo, ale chciałem tylko pokazać, że w Starym Testamencie, którego autorzy nie znali pojęcia Duch Święty jako osoba i nigdy nie używali w takim znaczeniu, pojawiają się zwroty, w których tenże Duch, nie będący osobą, jednak ma cechy ludzkie albo cechy Boże. Izajasz 48:16: Zbliżcie się do mnie i słuchajcie tego. Od samego początku nie mówiłem skrytości, odkąd się to dzieje. Ja tam jestem, a teraz Wszechmogący mój Pan posłał mnie i Jego Ducha. Duch posłany. Czyli kolejny przykład, gdzie wydaje się, jakby to była osoba, aczkolwiek pisarz nic nie wiedział o Duchu jako o sobie. Ezechiela 37 rozdział, wersety 9 i 14. I powiedział on do mnie: prorokuj do ducha, prorokuj o Synu Człowieczy i mów do ducha: tak powiada Pan Bóg. Z czterech wiatrów przybądź duchu i powiej po tych pobitych, aby ożyli. Udzielę wam mego ducha po to, byście ożyli. I powiodę was do kraju wiecznego i poznacie, że ja, Pan, to powiedziałem i wykonam wyrocznia Pana. Bóg gwarantuje. No, zachęta, żeby mówić do ducha, z tego wniosek, że pewnie słucha ten duch, ale za chwilę dowiadujemy się, że ten duch będzie ożywiał. A taką moc ma Bóg. To jest moc Boża. To jest to, czym Bóg dysponuje i może zrobić wszystko. I ożywienie najpierw stworzył dzięki swojej mocy, a potem ożywi tych, którzy umarli. No i jeszcze z Michałasza, 2 rozdział, werset 7. Czyż miałby być przeklęty dom Jakuba? Czyż skory do gniewu jest duch pański? Czy takie jego postępowanie? Czy słowa jego nie są życzliwe dla ludu izraelskiego? Kolejna sytuacja, gdzie duch pański, no pytanie, czy mógłby się gniewać, tak, na kogoś i w tym wypadku na naród izraelski. I jeszcze jedna księga, tym razem przez nas raczej rzadko używana, apokryficzna księga Judyty. W Biblii Tysiąclecia można spotkać i w niektórych innych przykładach, które teraz się pojawiają. I tam czytamy 16 rozdział, werset 14. Niech ci służy wszelkie twoje stworzenie, bo ty rzekłeś i stało się. Tyś posłał twego ducha, a on zbudował wszystko i nie ma nikogo, kto by się sprzeciwił twemu głosowi. Czyli duch jest głosem Pana. Tutaj akurat, czy to, o czym wspominaliśmy, ten zwrot właśnie bat kol, który jest równoznaczny, równoważny z Duchem Świętym. No i też posłany, jest posłany. Tyś posłał tego ducha, a on budował wszystko. Kolejna sytuacja, kolejny przykład użycia tego słowa duch z cechą jakby osobową, czyli duch posyłany i ma jakąś misję do wykonania. Tak jak już wspominałem wielokrotnie, ani pisarze rabiniczni, ani pisarze starotestamentowi nie widzieli w tych fragmentach boskości, ani osobowości ducha. No i jeżeli chodzi o ten temat, to na chwilę się zatrzymamy. Jeżeli chodzi o temat tego otoczenia, w którym powstawały
później Księgi Nowego Testamentu, to jeszcze chciałbym zwrócić uwagę, tak jak i to robią zwolennicy Ducha Świętego osobowego i boskiego, zarzucają, że gdybyśmy nie przyjęli, że Duch Święty to osoba, a szczególnie boska, to w Nowym Testamencie pojawiłoby się mnóstwo tak zwanej tautologii, czyli słowo pochodzi z języka greckiego, tautos to ten sam, a logos ta mowa, czyli ta sama mowa. My znamy to jako masło maślane i mówimy, że masło jest zawsze maślane, tak? Bo używamy dwóch zwrotów, dwóch słów o tym samym znaczeniu. No i tutaj rzeczywiście to jest dosyć ciekawy temat, bo jeżeli czytamy Nowy Testament, to z takimi sytuacjami się spotykamy, ale czy to jest tautologia, to właśnie spróbujemy się temu przyjrzeć dokładnie. Zobaczmy, jak to wygląda. Przy moim tutaj założeniu, które przyjąłem w czasie tego wykładu, zakładam, że niekoniecznie musi to być osoba. Wystarczy, że oprócz tego, że jest to moc Boża, to przyjmiemy jeszcze Boże usposobienie. I wtedy sprawa będzie zupełnie jasna, nie będzie tautologii nawet. Chociaż tautologia też nie zawsze jest czymś, co można krytykować. No i jak to wygląda? Sytuacja w Biblii, cytaty, jeszcze coś, co poza Biblią. Cytaty z takich manuskryptów z Qumran. Aby wszystkie jego dzieła poznały jego moc i obfitość jego miłosierdzia dla wszystkich jego upodobanych synów. Poznałem siłę jego mocy. Siłę jego mocy. No i teraz mówią siła i moc, no to chyba wszystko jedno. To wszystko to samo. W związku z tym tautologia. Zaraz spróbujemy to powyjaśnić. Jest jeszcze jeden zwrot stamtąd zaszepnięty. Przez twą silną prawicę doprowadzić wszystkich siłą twojej mocy. No i znowu mówią, tautologia. No i teraz można by powiedzieć tak, że taka siła mocy może występować i wcale to nie jest tautologia, bo to wskazuje, że na przykład Bóg posiada moc, której siłę i której potęgę możemy zobaczyć w działaniu. I to nie jest tautologia, tylko to jest pokazane, że moc Boża przejawia się różnymi sposobami. Może się przejawiać właśnie w różnych formach działania, z jakimi się spotykamy. Czasem można to wyjaśnić jako tak zwany paralelizm stychów, jak to mówią, czyli paralelizm tych wersów. To jest cecha typowo biblijna i szczególnie starotestamentowa, gdzie takie jednakowe człony danego wersetu, dwa na przykład człony, mówią to samo innymi słowami. No nie będziemy rozpatrywać dlaczego tak, bo Żydzi tak właśnie robili i przyjmowali pewne założenie do tego, że to są tak trudne sprawy, że jedną wypowiedzią nie da się tego określić. Dorzućmy jeszcze jedno spojrzenie. To tak jakbyśmy słuchali i mówimy, lepiej posłuchajmy dwóch, co mają do powiedzenia. I każdy z nich powie inaczej, ale nam stworzy to właściwy obraz tego tematu. Takich paralelizmów w Piśmie Świętym jest mnóstwo i one czasem wyjaśniają również zwroty z Nowego Testamentu, gdzie się powtarza coś i ktoś mówi, to jakby nie patrzeć tautologia, a ktoś inny powie, nie, to jest paralelizm. To jest powtórzenie tego samego, żeby podkreślić, uwypuklić, albo lepiej pozwolić lepiej zrozumieć. Na przykład z Psalmu 38, werset 2 z Biblii Warszawskiej. Panie, nie każ mnie w gniewie swoim, rozumiemy, o co chodzi, a nie karć mnie w zapalczywości swojej. Czym się różnią znaczeniowo te
dwa fragmenty, a w zasadzie niczym. Słowami. Innymi słowami. Tylko zastąpiono ten pierwszy wers. Drugi wers używa innych słów, ale chodzi o to samego. I boska zapalczywość albo gniew i karanie, no jest to tutaj jako karanie, ale... Czyli to jest przykład takiej no właśnie użycia tego paralelizmu stychów. Inny przykład. Z Dziejów Apostolskich, pierwszy rozdział, werset 8. Biblia Warszawska przekazuje to nam tak. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii, aż po krańce ziemi. Weźmiecie moc Ducha Świętego. To jest to, o czym wspominałem. Tu teraz nie są całe zwroty, ale tylko dwa słowa. Mówi ktoś, przecież to są takie same słowa, to samo znaczą. To jest ta tautologia, a wcale nie. Bo tu akurat jeszcze te słowa niekoniecznie to samo znaczą. Bo byśmy powiedzieli, że gdyby sparafrazować ten werset, to byśmy mówili tak, że do waszego serca zostanie wlany mój duch, moje usposobienie, mówi Bóg. Jeśli to usposobienie, w którym jest moja moc i które da wam odwagę i siłę do zwiastowania Ewangelii. To usposobienie, które wam dam, sprawi, że będziecie silni, mocni, będziecie zdolni wykonywać rzeczy potrzebne przy głoszeniu Ewangelii. Choć wcześniej rozproszyliście się, bo tak było z apostołami, byliście słabi, bojaźliwi, to jednak w mocy mojego świętego usposobienia, czyli ducha, który wam dam, staniecie się odważni i bezbojaźni, będziecie głosić Ewangelię, nawet gdy przyjdzie wam oddać życie. No, okazuje się, że tak właśnie było. A Piotr zdradza naszego Pana, ale potem, po pięćdziesiątnicy, idzie i odważnie głosi gdziekolwiek to jest potrzeba i to głosi z taką mocą, z taką siłą, że ta prawda przemawia do ludzi, bo to jest moc płynąca z tego, że on nie tylko rozumie to, nie tylko przyjął ten pogląd, ale on żyje tym poglądem i głosi z taką właśnie mocą. Moc wynikająca z czego? Z Ducha Świętego, który jest w nim. Czyli z tego jego usposobienia Bożego, jakie jest w nim. Z tej wiedzy, którą ma, z tych uczuć, jakie rozwija, no i z tej woli, jaką miał, chęci pragnienia Bogu, chęci służenia Bogu. W związku z tym no, mamy wyraźnie pokazane, że nawet i w te jednowyrazowe takie jakby zwroty, w których wydawać by się mogło, że to jest tautologia, że to jest to samo, to okazuje się, że tak do końca nie jest, bo to znaczy, to zależy od tego, jak interpretujemy te słowa. Jest jeszcze jeden werset tutaj z tej grupy, które chciałbym poruszyć, to jest list do Rzymian, 15 rozdział, werset 13. Czytamy tam, a Bóg nadziei niechaj was napełni wszelką radością i pokojem, abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego. Podobna, zupełnie podobna sytuacja. Duch Święty, który był w nich, sprawiał, że mieli siłę, żeby robić wszystko, co było związane z głoszeniem Ewangelii, z życiem zgodnie z Ewangelią i zgodnie z tym prawem, jakie Bóg dał. Czyli Bóg, ten Duch Święty występuje tu w znaczeniu usposobienia, a to usposobienie daje człowiekowi taką właśnie moc, o jakiej wspominałem. Jeszcze pierwszy list do Tesaloniczan, według Biblii Warszawskiej, pierwszy rozdział, werset 5. Gdyż Ewangelia zwiastowana wam przez nas doszła was nie tylko w słowie, ale także w mocy i Duchu Świętym i z wielką siłą przekonania, wszakże wiecie, jak wystąpiliśmy między wami przez wzgląd na nas. Czyli widzieliście nas mówiących, tak? Również. No i co tu mamy?
Nie tylko przez głoszenie, nie tylko w słowie została przekazana Ewangelia, ale również w mocy i w Duchu Świętym. Czyli tak jak mówiliśmy, w Duchu Świętym, czyli w Bożym usposobieniu, w Bożych uczuciach, które oni już czuli, już wiedzieli, co to jest i oni już się już tym żyli i w mocy płynący z tego właśnie Ducha Świętego. Tym bardziej, że dalej czytamy i z siłą przekonania. Skąd ona się brała, ta siła przekonania, ta moc właśnie? Skąd się brała? No z Ducha Świętego, który był w nich, czyli z Bożego usposobienia, które było w nich. Można by powiedzieć, że Tesaloniczanie tak właśnie przyjęli nie tylko ze słowa głoszonego, ale również z postawy tych, którzy głosili i którzy widzieli tą żarliwość w oczach, te wibracje w głosie, no i to ich życie, ich postępowanie, którym potwierdzali to, co głosili. Także tak interpretujemy ten fragment. Dzieje apostolskie, 10 rozdział, werset 38, mówi tak. O Jezusie z Nazaretu, jak Bóg namaścił Go Duchem Świętym i mocą, jak chodził, czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opętanych przez diabła, bo Bóg był z nim. I myślę, że tutaj będzie dobrze, jeżeli przywołam inny werset ze Starego Testamentu, który troszkę tę sprawę, a nawet nie tylko troszkę, wyjaśnia tę sprawę. W Księdze Izajasza, 11 rozdział, werset 2 czytamy: i spocznie na nim Duch Pana. To dotyczy Jezusa, to jest proroctwo dotyczące Jezusa. Jaki duch? Duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni Pana. Do takiego ducha chodziło. A tu czytamy, że namaścił go Duchem Świętym. To właśnie ten Duch Święty w naszym Panu, który sprawił, że rozwijały się, że miał już w sobie, ale jeszcze rozwijał te dobre uczucia i te dobre cechy, jakie były w Bogu. Czyli Pan Jezus otrzymał boskie usposobienie i prorok mówił właśnie, że jest to duch mądrości, duch mocy. I to nie wskazuje na osobę, tylko na właśnie usposobienie Boże w ludzie Bożym, w tym wypadku w Jezusie. Inny taki fragment, który mówi o tym, że Duch Święty słyszy. Ewangelia Jana 16:13, Biblia Warszawska, czytamy: lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam poznajmi. Czyli Duch Święty jest tutaj określony duchem, zastąpiony duchem prawdy. I ten duch prawdy to nie jest nic innego, jak właśnie to usposobienie Boga w ludzie Bożym w znaczeniu umysłu Bożego, który pozwala zrozumieć prawdy Boże, pozwala przyjąć, rozsądzić, uzasadnić i ogłosić tę prawdę innym. Czyli Boże usposobienie w nas sprawia, że jesteśmy bardziej zdolni do przyjmowania prawdy, zrozumienia prawdy i analizowania prawdy. Izajasza 40:13, spotykamy tam się z tym pojęciem duch JHWH, czyli Ruach JHWH, czyli duch Jehowy. I to występuje, tak jest przetłumaczone na język grecki w Septuagincie, że tam spotykamy się z określeniem umysł pański. Dokładnie, tłumacz Septuaginty, hebrajski tekst, w którym jest Ruach JHWH, tłumaczy jako umysł pański. Czyli no, dobrze tłumaczy, ale rozumiał właśnie zagadnienie. Wiedział, o czym
O czym jest mowa? Apostoł Paweł w 1 do Koryntian 2,16 posługuje się Septuagintą, cytuje ją i mówi tak. Kto bowiem poznał umysł Pana, tam w hebrajskim się pojawia nun kyrioł, kto go będzie nauczał, ale my umysł Chrystusowy mamy. Mamy Ducha Chrystusowego, mamy Ducha Świętego. I nie trzeba nas, a i mamy szansę być nauczeni przez Boga, który pozwala nam zrozumieć prawdę. I widać tutaj wyraźnie, że na apostoła Pawła nie było w ogóle wątpliwe to, że kiedy mowa o tym duchu, to jest mowa nie o osobie, tylko jest mowa o czymś, co jest w naszym usposobieniu, co nam pozwala zrozumieć, przyjąć i ocenić, tak jak już mówiłem. Apostoł Paweł drugim do Koryntian, 10 rozdział do 16 wyjaśnia, na czym to polega. I mówi tak, albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha, gdyż Duch bada wszystko. To właśnie też słowo, które podnoszą zwolennicy osobowości. Gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże, bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, oprócz ducha ludzkiego. Duch ludzki wie, kim jest człowiek, bo każdy z nas o sobie coś wie, może powiedzieć. My wszystkiego nie wiemy, nawet o sobie, ale to tylko my możemy powiedzieć o nas, co wiemy. Tak samo, kim jest Bóg? Nikt nie poznał, tylko Duch Boży. Czyli Bóg, tak jak my dzięki swojemu intelektowi, uczuciom i tak dalej poznajemy, kim my jesteśmy, tak Bóg dzięki temu wie wszystko o sobie. A myśmy otrzymali nie ducha świata, czyli jest coś takiego jak duch świata, lecz ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzy. To też sobie zapamiętajmy, że świat to nie jest osoba, a ma swojego ducha. Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza duch, przedkładając do duchowych rzeczy duchową miarę. Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Więc dopóki Ducha Bożego nie ma w człowieku, to Bożych spraw nie zrozumie i prawdy Bożej nie przyjmie. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, sam zaś nie podlega niczyjemu osądowi. Bo któż poznał myśl Pana, to jest to, co już cytowaliśmy, któż może go pouczyć, ale my jesteśmy myśli Chrystusowej. Czyli Ducha Chrystusowego w sobie mamy, w innych przykładach jest podane. W tym kontekście to właśnie widzimy ducha słyszącego, ale cały ten zwrot można by sparafrazować w ten sposób. Gdy wam dam ducha prawdy, czyli usposobienie intelektualne, zdolności pozwalające wam zrozumieć prawdę i otwarte na boską wiedzę, wówczas poznacie o mnie wszystko to, co mam wam do przekazania. Dam wam tego ducha. Nie powiem wam tego osobiście, ale właśnie przez tego ducha, który będzie mieszkał w moim kościele. Kościół ma swojego ducha. To też nie jest osoba, ale ma swojego ducha, bo oczywiście to Boże usposobienie, Boże cele, Boże działania, Boże uczucia są w kościele jako takim. Otrzymanie prawdy nie będzie wynikiem waszych umiejętności intelektualnych. Duch ten nie będzie mówił sam z siebie. Raczej ten duch, wasz duchowy umysł, nowe usposobienie, pozwalające rozumieć prawdę Boga, usłyszą od Boga i przekażą Kościołowi to, co objawia Bóg, a nie to, co wymyślicie sami z siebie. Cokolwiek ten nowy umysł i duch usłyszy od Boga, to oznajmi innym wierzącym. I to tak jest, że
będąc w społeczności, w tym duchu, w jakim tu jesteśmy, nawzajem przekazujemy sobie to, co już zrozumieliśmy. To nie jest nasz wymysł, ale to jest to, co dzięki Duchowi Świętemu w nas mamy. No, drodzy Państwo, mamy jeszcze ciekawy przykład, ciekawy przypadek, gdzie w Nowym Testamencie jest mowa o tym, że można okłamywać Ducha Świętego. Dzieje apostolskie, rozdział 5, a wersety 3 i 4, według Biblii Warszawskiej. I rzekł Piotr: Ananiaszu, czy to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część pieniędzy za rolę? Czyż póki ją miałeś, nie była twoją, a gdy została sprzedana, czyż nie mogłeś rozporządzać pieniędzmi do woli? No mógł. Cóż cię skłoniło do tego, żeś tę rzecz dopuścił do serca swego? Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu. Nazywatelstwo, tutaj niektórzy właśnie też chcą to wykorzystać do potwierdzenia boskości Ducha Świętego i twierdzą, że Ananiasz okłamał Ducha, a Duch to Bóg. Bo kłamiąc Duchowi, skłamałeś również Bogu. Czyli to jest jedno i to samo dla nich. Parę przykładów, które może nieco tą sprawę wyjaśnią. 1 Koryntian 8:12 według Biblii Warszawskiej czytamy: A tak grzesząc przeciwko braciom i obrażając ich słabe sumienie, grzeszycie przeciwko Chrystusowi. Czy bracia, przeciwko którym grzeszymy, to Chrystus? Taki wniosek by można wyciągnąć z poprzednich rozważań właśnie zwolenników Ducha Świętego Osobowego. No nie. Nie ma tutaj takiego sposobu myślenia przedstawionego. Wiemy, że jeżeli grzeszymy przeciwko braciom, czyli coś złego w jakiś sposób im uczynimy, to grzeszymy również przeciwko Duchowi, który jest w nas. Grzeszymy przeciwko Duchowi Chrystusowemu, o którym czytaliśmy przed chwilą, który jest w nas. Czyli to nie jest tak, że prosto jak zgrzeszyłeś przeciwko braciom i zgrzeszyłeś przeciwko Chrystusowi, to bracia i Chrystus to jedno. No nie, tak nie jest. 1 Tesaloniczan 4:7-8. Albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. To też kto odrzuca to, co głosimy, odrzuca nie człowieka, lecz Boga, który wam daje Ducha swego świętego. Jak odrzuca głoszenie ludzkie, to odrzuca Boga. No, na pewno człowiek nie jest Bogiem tutaj w tym wypadku, którego głoszenie odrzucamy, nie jest na pewno Bogiem. W Księdze Wyjścia czytamy, a rano, 16 rozdział, werset 7. A rano ujrzycie chwałę pańską, gdy usłyszy szemranie wasze przeciwko Panu, a my czym jesteśmy, że szemrzecie przeciwko nam? Izraelici szemrali przeciwko Mojżeszowi, przeciwko Aaronowi, ale jest powiedziane, że szemrali przeciwko Panu. Jakim sposobem? No, Mojżesz i Aaron byli przedstawicielami Boga i przeciwko nim szemrano w związku z tym. I to było jakby szemranie przeciwko Bogu. Nie ma utożsamienia między Bogiem a Aaronem i Mojżeszem, że to są boskie istoty. No, do czego mogłaby doprowadzić interpretacja, jaką przed chwilą żeśmy rozważyli, że mówiliśmy, że jeżeli skłamał Piotrowi, no mało, skłamał Duchowi, to skłamał Bogu. No niekoniecznie. Nie tak właśnie ta sprawa wygląda.
To już w zasadzie tak po części skomentowałem, ale można by powiedzieć, że w tym przypadku mamy wyjaśnione, że niekoniecznie, że niebezpiecznie byłoby tak interpretować, bo nic do tego nas nie upoważnia. Mamy na podobnych zasadach również przedstawiony tekst dzieł apostolskich, 5 rozdział 3-4, gdzie tam właśnie grzech Ananiasza był nie tyle okłamaniem Piotra właśnie, ile okłamaniem Boga działającego i w Piotrze, ale również w Ananiaszu Ducha Świętego, bo już w nim był. W Piotrze też był. Więc pamiętamy, że tutaj właśnie Duch Święty to Boże Święte i czyste usposobienie, przeciwko któremu skłamał. Można by powiedzieć, że to jest, byśmy szerzej to sobie jeszcze może odczytali, to jest to dosyć specyficzna natura tego grzechu Ananiasza. Na czym polega ta specyficzność, to zobaczmy właśnie z tego z tych dzieł apostolskich 3-4, gdzie czytamy, że grzesząc przeciwko Piotrowi, albo grzesząc przeciwko, jak jest nazwany, duchowi, to grzeszył przeciwko temu, co w nim było już. Więc, czyli czemu? Jako chrześcijanin podejmował pewne kroki, pewne działania, oddał się Bogu, rozwijał się, towarzysząc Jezusowi, nabierał pewnej, no tego ducha, nabierał tego ducha. I teraz on świadomie przeciwko temu duchowi występuje. Apostoł mówi, ale dlaczego to zrobiłeś? Nie musiałeś tego zrobić. Mogłeś wszystko zrobić, ale nie zataić przed nami, bo tając przed nami, jakby zupełnie usuwasz to, co jest ważne w twoim sercu i w twoim umyśle. Występujesz przeciwko temu duchowi, który jest w tobie. To jeszcze jeden taki przykład rozważymy. Dzieje apostolskie, przepraszam, Ewangelia Mateusza, 12 rozdział, wersety 22-32, dosyć długi fragment, ale myślę, że dobrze będzie go rozważyć, bo jest tu parę takich ciekawostek. Wtedy przyniesiono do niego opętanego, który był ślepy i niemy, i uzdrowił go, tak że odzyskał mowę i wzrok. I mamy tę historię. I zdumiony był cały lud i mówił, czyż nie jest to syn Dawida? A gdy to usłyszeli faryzeusze, rzekli, ten nie wygania demonów inaczej, jak tylko przez Belzebuba, księcia demonów. A Jezus, znając ich myśli, rzekł, każde królestwo rozdwojone samo w sobie pustoszeje i żadne miasto czy dom rozdwojone sam w sobie się nie ostoi. Więc jakby to diabeł przeciwko diabłu występował, to byłoby źle z jego królestwem. A jeśli szatana wygania, sam w sobą jest rozdwojony, jakże więc ostoi się królestwo jego? A jeśli ja przez Belzebuba wyganiam demony, synowie wasi przez kogo wyganiają? Dlatego oni będą sędziami waszymi. Do tego jeszcze wrócimy za chwilę. A jeśli ja wyganiam demony Duchem Bożym, wtedy nadeszło do was Królestwo Boże. A jeśli może kto wejść do domu mocarza, albo jak kto może wejść do domu mocarza i sprzęty jego zagrabić, jeśli pierwej nie zwiąże mocarza, wtedy dopiero dom jego ograbi. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto ze mną jest, zbiera, a nie rozprasza. I jeszcze 31-32. Dlatego powiadam wam, każdy grzech i bluźnierstwo będzie ludziom odpuszczone. Ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu nie będzie odpuszczone. A jeśli kto rzekł słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone. Ale temu, kto by mówił przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym. Groźnie to brzmi, no i niewątpliwie jest to bardzo
interesujące. Z wersetu 27 wnioskujemy, że Żydzi na swój sposób wyganiali demony z innych, czyli robili, no, wykonywali egzorcyzmy. A było takie przekonanie, że jak egzorcysta pozna ducha tego demona, który jest, to ma szansę go wypędzić. A jeśli nie pozna, to bezradny jest. Ale niektóre demony sprawiały, że opętany przez nich nie mówił, był niemową. Więc nie mógł powiedzieć, z jakim demonem ma do czynienia. I nie można było tych egzorcyzmów skutecznie przeprowadzić. Ale Żydzi wierzyli, że jak przyjdzie Mesjasz, to on będzie jedynym, który to potrafi zrobić. I nasz Pan mówi, a jeśli ja Duchem Świętym wypędzam demony, to przybliżyło się Królestwo. Czyli przyszedł Mesjasz do was. Oni wiedzieli o tym, że to tylko Mesjasz jest w stanie z niemowy wypędzić tego demona. I Jezus mówi, no jeżeli ja wypędzam, nie czynię tego mocą Belzebuba, ale mocą Chrystusa, Ducha Pańskiego, który jest we mnie, no to spełniły się wasze marzenia, wasze oczekiwania. No i co się stało? To do nich nie przemówiło. A o czym to świadczy? Że oni świadomie odrzucili Jezusa, bo zgodnie z ich wierzeniami to nikt inny nie mógł tego zrobić, tylko Mesjasz. Czyli Mesjasz mówi do nich, a oni Mesjasza nie przyjmują, tylko odrzucają, a potem uśmiercają. To w Nowym Testamencie, przepraszam, w Starym Testamencie, w 3 Mojżeszowej 15, 30-31 jest nazwane grzechem z podniesioną ręką. Czyli takim grzechem z podniesioną głową, niektórzy mówią. Czyli jest taki grzech, że ktoś występuje przeciwko temu, co wie i mogę wystąpić. Przeciwko temu, co wie, przeciwko swojej świadomości, przeciwko temu, w co wierzy, występuje. I dlatego mówiłem, że jest to specyficzna forma grzechu. Dlatego czytaliśmy, że nie będzie odpuszczone ani w tym, ani w przyszłym wieku. Przeciwko duchowi, przeciwko Jezusowi tak. Przeciwko Synowi Człowieczemu tak, ale nie przeciwko Duchowi Świętemu. Temu, który jest w nas. Bo jeżeli za nic mamy to, co jest w nas, nasze sumienie, naszą wiarę, nasze przekonania, to wtedy jest niebezpieczeństwo tego, że nigdy się nie będziemy w stanie podźwignąć. No, chciałbym jeszcze tutaj do jednej rzeczy się odnieść, bo tu jest mowa o grzeszeniu przeciwko Duchowi Świętemu i oczywiście zwolennicy osobowości mówią, że nie można grzeszyć przeciwko komuś, kto nie jest osobą. No, a tutaj jest taki ciekawy przykład z listu Jakuba 3,14. Ale jeśli macie gorzką zawiść i zajątrzenie w sercu waszym, nie chlubcież się, ani kłamcie przeciwko prawdzie. Można kłamać przeciwko prawdzie, która nie jest osobą. Czyli to nieprawda, że nie można kłamać przeciwko nieosobie, byśmy tak powiedzieli. Drodzy braterstwo, faktycznie miało być kilka słów. Jeszcze jedną rzecz tylko chciałbym rozważyć, ale nie ukrywam najtrudniejszą. Dlatego proszę tego ducha teraz ożywić. Postaram się w miarę krótko i może w miarę precyzyjnie to przedstawić. Oczywiście to chodzi o gramatykę i chodzi o takie słowo
ekeinos greckie, które spotykamy w liście Jana, 16 rozdział, w Ewangelii Jana, 16 rozdział, werset 13, czytamy tam tak. Przytaczany jest jako dowód na osobowość i boskość Ducha Świętego. Lecz gdy On przyjdzie, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi. I chciałbym tutaj oddać głos zwolennikom tego osobowości i doskości Ducha Świętego. Jeden z takich autorów napisał tak. Duch Święty nie jest czymś. Nie jest bezosobową mocą czy siłą, lecz osobą Boga. Choć grecki rodzajnik słowa duch jest rodzaju nijakiego, grecki tekst Nowego Testamentu zawsze poprzedza określenie Ducha Świętego zaimkiem osobowym on, a nigdy natomiast zaimkiem o rodzaju nijakim to. Trochę przekłamuje, no ale już niezależnie od tego. Chodzi mu o ten zaimek, jeżeli byłby osobowy, to że może to będzie dotyczyło osoby. No i chciałbym tu powiedzieć coś, czego sam się niedawno dowiedziałem, ale w języku polskim i w języku greckim zaimki osobowe i zaimki, o polskim to wiedziałem, i zaimki wskazujące, a takim jest ekeinos, wskazującym tak naprawdę, a osobowym tylko w funkcji osobowego czasem występuje, to te zaimki oznaczają mniej więcej ten, tamten. Z tego wcale za żadne skarby świata nie można wyciągnąć osobowości ducha, wyrazu, przed którym stoi to słowo, bo nie wskazuje na osobę. Ani na to, że tu chodzi o czy męsko osobowe, czy nie męsko, nieważne. Nie wskazuje na osobę. W związku z tym chciałbym tu właśnie pokazać, że tak jest. Aby zaś nie urazić ich, poszedłszy nad morze, rzuć harczyk. Jezus pytany o podatki, tak? Mówi, idź tam, zarzuć wędkę i harczyk, a ten, która wyjdzie pierwsza, rybę weź i otwarszy usta jej, znajdziesz starter, ten, i tam jest właśnie ekeinos, ten wziąwszy, dajże im za mnie i za ciebie. Nie? Raczej nie chodzi o osobę, tylko chodzi o pieniądz. Czyli najnormalniej w świecie ten argument już na starcie samym odpada. Ale powiem tak, wcale to nie jest tylko nasz pogląd, ale również pogląd trynitarzy. Niektórych. Bo niektórzy za wszelką cenę próbują coś udowodnić, ale niektórzy tam, gdzie byłoby to niezgodne z prawdą, to tego nie robią. I jeden z nich da wyraz temu, ale chciałbym jeszcze tutaj wrócić do tego 16 rozdziału Jana. I wersety od 7 do 13. Lecz ja mówię wam prawdę. Pożyteczny jest dla was, abym odszedł, jeśli bowiem nie odejdę, pocieszyciel do was nie przyjdzie. A jeśli odejdę, poślę go do was. A gdy on przyjdzie, będzie przekonywał świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu mówię, bo nie uwierzyli we mnie. O sprawiedliwości, bo idę do mego Ojca, już więcej mnie nie zobaczycie, a o sądzie, bo władca tego świata jest osądzony. Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz nie możecie tego znieść, lecz gdy przyjdzie, i tu podane jest On, Duch Prawdy, tak tłumacz to zrobił, On, Duch Prawdy, tu gdzie jest On, to jest ekeinos, prowadzi was we wszelką prawdę, nie będzie bowiem mówił sam od siebie, ale będzie mówił to, co usłyszy i oznajmi wam przyszłe rzeczy. Wezmę jeszcze jeden werset, który też o tym samym mówi. Dajcie Marku, można jeszcze chwileczkę? Dosłownie. To dobrze. Gdy jednak przyjdzie pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy,
który od Ojca pochodzi, on będzie świadczył o mnie. Kto? Pocieszyciel czy Duch Prawdy? Jeszcze do tego wrócimy. Jeszcze jeden werset, 16:26. A pocieszyciel, przecinek, Duch Święty, przecinek, którego Ojciec pośle w moim imieniu, on was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Obywatelstwo ekeinos nie odnosi się do ducha, tylko do tego parakletosa, czyli pocieszyciela, który jest na początku całej tej historii i do niego to się odnosi. Werset siódmy, właśnie tam, w wersecie siódmym to właśnie widzimy. I jeden z księży, Remigiusz Popowski, w takim swoim wielkim słowniku grecko-polskim Nowego Testamentu napisał tak. Ekeinos, ów, tamten, znaczy po pierwsze, używane jest po pierwsze dla oznaczenia jakiejś odległej osoby lub rzeczy, to już jest informacja pewna, a drugie, dla oznaczenia osoby lub rzeczy bezpośrednio przedtem wymienionej. I to jest ten przypadek, o którym mówiłem. Ten pocieszyciel był wcześniej, parę wersów wcześniej wymieniony i do niego odnosi się ten ekeinos. Natomiast tam się pojawia ten duch prawdy, oddzielone jednym przecinkiem, drugim przecinkiem i jest to wtrącenie, które sobie żyje swoim życiem gramatycznym, nie ma związku z tym zdaniem, którym się pojawiło. Wyjaśnienie. Duch prawdy, pocieszyciel, ale wyjaśnienie, o kogo tu by chodziło. Chodzi o ducha prawdy. No i ostatni fragment Daniela Wałęsa, nie wiem, który napisał coś, co, pod czym byśmy się też podpisali. Użyte w tym miejscu słowo ekeinos często bywa traktowane przez badaczy Nowego Testamentu jako potwierdzenie osobowości ducha. No to prawda. Takie podejście oparte jest na założeniu, że odniesieniem do ekeinos jest pneuma, czyli duch greckie. Zaimek rodzaju męskiego ekeinos jest użyty w tych wersetach Jana, 14 rozdział i 16 rozdział, w nawiązaniu do słowa pneuma występującego w rodzaju nijakim w celu podkreślenia osobowości Świętego Ducha. Jednakże jest to pogląd błędny. We wszystkich powyższych wypowiedziach Jana pneuma stoi w apozycji do rzeczownika rodzaju męskiego. Rodzaj ekeinos nie ma więc nic wspólnego z rodzajem nijakim słowa pneuma. Tym, co poprzedza ekeinos, jest w każdym przypadku słowo parakletos, a nie pneuma. Zaimek ekeinos dotyczy wersetu 7, w którym wymieniony jest parakletos. W związku z tym, że parakletos jest rodzajem męskiego, więc zaimek też jest męskiego, ale się nie odnosi do tego ducha, tylko do parakletosa. Jeśli ktoś chciałby twierdzić, że w owym fragmencie jest zawarty pogląd osobowości ducha, to takie przekonanie musiałoby być oparte na opisie natury pocieszyciela, bo ten pocieszyciel uczy, w związku z tym powiedzmy, że można by wykorzystać to osobowy charakter tego nauczyciela. I na tym, co jest o tym powiedziane, nie zaś na domniemanych niuansach gramatycznych. W rzeczywistości trudno byłoby znaleźć jakikolwiek tekst, w tym słowo pneuma jest gramatycznie związane z rodzajnikiem męskim. Nie może być związane i nie jest. A to jest argument główny używających tego ekeinos jako argumentu. No i to można powiedzieć trynitarze po stronie prawdy. I takie krótkie podsumowanie, czyli powiedzieliśmy, jakie jest biblijne znaczenie pojęcia Duch Święty. Rozważyliśmy, jaki wpływ na Nowy Testament miała literatura hebrajska z tamtego czasu i wcześniejsza. Udowodniliśmy, że zarzut o tautologię nie ma uzasadnienia. Wspomnieliśmy o właściwym dla Biblii paralelizmie stychu, czemu to służy i co wyjaśnia. I rozważyliśmy błędne użycie tego zaimka ekeinos. I na koniec, słuchaj Izraelu, Jahwe jest naszym Bogiem, Jahwe jest jedyny.
5 Mojżeszowa 6:4, czyli nie jest Trójcą. Wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy, i jeden Pan Jezus Chrystus, przez którego wszystko istnieje i przez którego my także istniejemy. 1 Koryntian 8:6. Ale o Duchu na razie jeszcze się nie mówiło w takim znaczeniu osoby. Dopiero w późniejszych wiekach, w chrześcijaństwie w późniejszych wiekach się ten temat pojawił. Myślę, że takie przypomnienie tego tematu może nam wszystkim w jakiś sposób posłuży i tego Ducha w nas podniesie. A ja przepraszam za przedłużenie i dziękuję za wspólne rozważania. Dziękuję.